Od czasu do czasu w poranku wnet pojawia się temat Gruzji i za każdym razem za sprawą e, księży, którzy posługują w, w Gruzji. Dzisiaj gościem Poranka wnet jest ksiądz Dariusz Komadowski. Szczęść Boże, dzień dobry. Cześć Boże. W Gruzji ksiądz jest już od jakiego czasu? Już od pięciu lat. Pierwszy moment, kiedy ksiądz do Gruzji przyjechał, pierwsze zdziwienie dotyczyło czego? Dziewięć lat temu przyjechałem pierwszy raz jako, jako turysta. No, taki wszystko, wszystko wolne bez czasu, bez zobowiązań, bez problemów. Bez rannego wstawania. I to się księdzu spodobało, i dlatego ksiądz postanowił pojechać do Gruzji i tam kazać? Tak, tak, tak. To no pewnie tak, bo, bo to doświadczenie pierwsze, takie bardzo kluczowe. Plus do tego piękna przyroda, otwarci, na pierwszy rzut oka ludzie. I no też to, że tam było potrzeba kapłanów, jakby dotknęło moje serce, i dlatego tam pojechałem. Na pierwszy rzut oka ludzie otwarcie, na drugi? Na drugi zamknięci. Tak? Tak, odwrotnie niż Polacy. My mamy pewną barierę, e, natomiast jak przekona się, e, przekonamy się do człowieka, no to otwieramy mu serce. A Gruzin otworzy serce na początku, otworzy swoją lodówkę, otworzy swoje spichlerze, wszelkie. Natomiast do problemów dopuści po jakichś kilku latach. I co wtedy? Jak to wygląda? Jak zaczynają się problemy w relacjach z Gruzinami? No, po prostu nie, to, to wnętrze jest bardzo strzeżone. Zresztą, ja mówię tylko z perspektywy regionu, w którym pracuję. Tam ogólnie ludzie są bardzo zamknięci ze względu na, na historię, na <laughs> wszystkie uwarunkowania e, e, też i, i czasów komunistycznych i, i obecne momenty. E, są bardzo zamknięci ludzie. Natomiast na początku, to pełne, pełne otwarcie z otwartymi ramionami księdza przyjmowało, przyjmowano, a co to za region? To jest południe Gruzji. Region nazywa się Samhedżawa Hetia. Ogólnie, bardziej konkretnie to Meshetia. To jest region, który no, przez 300 lat był pod panowaniem tureckim. I ludzie, mimo, że jakby nie dopuścili jakby swojego takiego pełnego zniewolenia, tak naprawdę byli odcięci od świata. Potem w czasie komunizmu ten, ten region w ogóle był odcięty, trzeba było specjalny propust mieć, żeby tam wjechać, więc ludzie tam nigdy nie przyjeżdżali, ci ludzie bardzo rzadko wyjeżdżali, więc jakby to cały czas to, to zamknięcie jest w nich. To jest teren zamknięty, teren górzysty. Czy obecnie nie jest zamknięty? To jest teren na granicy z Turcją, południe Gruzji. No, jest na wysokości 1000-1200 metrów. No, tereny zamieszkałe. W sumie nasz dom jest na 1150 metrów nad poziomem morza. Za nami, na granicy z Turcją, są tereny na 200-2300. I tam w lecie są wioseczki, gdzie ludzie wychodzą z bydłem, wypasają no, trawy, i to już jest bezpośrednia granica z Turcją. Tam też mamy parafian, więc tam często też na wakacje jeździmy. Pilnie strzeżona? Raczej tak, raczej tak. No, raczej nikt się tam nie, 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 nie przekrada. 300 lat panowania tureckiego, meczety, wpływy muzułmanów? Nie. Nic. Zachowali tradycję, Tak, religię... zachowano dzięki też misjonarzom e, katolickim, którzy, których jakby wezwano na pomoc, żeby, żeby wspomogli. I oni rzeczywiście jakby zrobili do, dobrą robotę i w miejscowości Warali, gdzie, gdzie ja teraz mieszkam, ludzie się chlubią, że my nie wpuściliśmy powiedzmy Turków do nas. Natomiast w języku przetrwały, w dialekcie przetrwały e, słowa, przetrwało też czasem mentalność, natomiast jakby... Duma z tego, że, że, nie, że, że, że Turcy ich nie zwyciężyli, jest niesamowita u nich. E, katolicy czy prawosławni są mieszkańcy tego regionu? Tego regionu mieszkańcami byli katolicy. E, I tak nadal jest? No już tak pół na pół, już, już nie, 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 nie masz tak wyraźnej dominacji katolików tam. E, jakie e, relacje są między katolikami a prawosławnymi? Szczerze mówiąc, nie za dobre. Bo. Ogólnie polityka Kościoła prawosławnego w Gruzji wobec katolików jest znaczy polityka nie jest aż tak jakby wyraźna, wyraźnym sprzeciwem wobec nas, natomiast praktyka gdzieś tam w wioskach, w których mieszkamy jest bardzo, bardzo negatywna. No, odmawia się nam statusu chrześcijan, wierzących, no, to przykre jest to. A jak to się w codziennym życiu objawia? W codziennym życiu się objawia przede wszystkim tym, że zabrano nam sześć kościołów na terenie całej Gruzji, w naszym regionie trzy. Jeden w górach i, i dwa, dwa w naszych wioseczkach Mówiąc, że one jakby są prawosławne Chociaż to nie jest prawda Zmusza się ludzi do przechrzczenia Czyli do jakby ponownego ochrzczenia Bo chrztu katolickiego Jakby kościół prawosławny nie przyjmuje Tak samo jest jeśli chodzi o śluby Kiedy Wychodzi za mąż e, dziewczyna, katoliczka za prawosławnego, no to musi się przechcić, musi, znaczy musi się ochścić, bo nasz nie jest przyjęty. I to jest bardzo takie też przykre. Ten kanon został przyjęty w 2016 niedawno e, i jakby wszyscy są zmuszeni do tego, żeby, żeby, żeby przyjąć wiarę prawosławną. Wiąże się to też z nacjonalizmem takim bardzo, bardzo mocnym, bo, bo jak Gruzin, no to prawosławny, jak katolik, no to nieprawdziwy Gruzin. Oczywiście problemy w szkołach, w uniwersytetach, niższe oceny, jakby, no, trudności, które się stwarza ludziom w, w pracy, przyjmuje się prawosławnego, a nie katolika. No, można by wyliczać godzinami, Przech, też przeszczenie dokonuje się też i przed śmiercią. Czasami mamy takich kilka przypadków w naszych wioskach, że kogoś, kto już nie mógł mówić, kto już leżał na łoży śmierci, no, został przeszczony no, tak. A w, w, w drugą stronę, czy e, kiedy jest dziewczyna prawosławna, a e, chłopak e, katolik, to wtedy w kościele katolickim może, może dojść do ślubu, czy też musi być? E, to znaczy, zwykle też jest też taki nacisk, żeby też było w kościele e, prawosławnym i też chłopak też traci wtedy wiarę. E, jakby sam oddaje się, jakby, no. E, w, 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 I wchodzi w religię prawosławną. Natomiast, jeśli do nas ktoś przychodzi i jest katolik i prawosławny, no to spokojnie może zachować swoją wiarę. W trakcie, w trakcie ślubu nie ma, jakby. Zmuszania do przechodzenia na inną wiarę. Natomiast e, są takie przypadki, że no, prawosławni mają tak zindoktrynowane środowisko, że niektórzy mówią, do ostatnich dni przypadek, że e, ktoś się po prostu zapiera rękami i nogami, że nie wejdzie do Kościoła Katolickiego. I, I taka młoda dziewczyna, która chce jakby żyć sakramentalnie, po prostu ma zamkniętą drogę. Większość Gruzinów to, to są prawosławni, ale przecież Gruzini są też antyrosyjscy, czy to nieprawda? A czy Rosy, jakby w, Gruzi, w Gruzji nie łączy się prawosławia z, z rosyjskością. To jest jakby to jest autonomiczny kościół, autokefalie mają od 100 lat odnowioną, potem znowu stracili w czasie komunizmu, potem znowu odzyskali. Natomiast jakby Prawosławie y, jawi się jako y, część tożsamości narodowej, y, gruzińskości. Więc tutaj rosyjskość jest, jest na bok, odłożona. A, a kiedy Gruzini zaczęli być tak antykatoliccy, jakie wydarzenie temu towarzyszyło? <tryk> y Trudno powiedzieć. Na czasach komunizmu ogólnie był trudny czas dla wiary. E, natomiast jakby po tym w 90. latach pojawił się boom e, i wtedy jeszcze jakby nie było tego, tego, tej, tych trudności. E, myślę, że na początku. Koniec lat 90., początek XXI wieku, to jakby, jakby świadomość tego, że jednak Kościół katolicki ma jakieś ma coś do powiedzenia w świecie i wtedy też zaczyna się taka trochę nagonka, trochę takie stawianie ściany wobec, wobec nas, przeciw nam i wtedy myślę, że to się zaczyna. Po, po przyjeździe Ojca Świętego Jana Pawła II w 99. Gdzieś już wtedy zaczyna się ta świadomość, że aha, Kościół Katolicki trzeba troszeczkę no, powstrzymać, nie dać mu nic. To tak było też z Konkordatem. W 2004-2005 przyjechał kardynał Turan z, z Watykanu, i jakby zrobiono też pewną pokazówkę taką, i nie podpisano tego konkordatu. Potem pojechał swobodnie do Azerbejdżanu i ten konkordat podpisał, i, i te są, rzeczy, rzeczywistości są ustalone. A, a w Gruzji do tej pory mamy status nie wiem, uchodźców. A jak, jak to jest, bo ksiądz i Polak, tak? To co jest ważniejsze dla Gruzina, z którym się ksiądz spotyka? Czy jest prawdą, to chyba jest prawdą, że Polacy są przez Gruzinów darzeni olbrzymią sympatią? Znaczy póki nie wiedzą, że jestem księdzem katolickim, no to jako Polak to mam duże fory. Naprawdę dużo opowiadają też o, o pomocy Polaków, o tym jak Polacy... No, też istnieli w, w, w historii gruzińskiej. Bardzo dużo mówi się o, o Świętym Panie Lechu Kaczyńskim, prezydencie, o jego pomocy, o tym, że przyjechał. Znaczy, Gruzini to odbierają bardzo tak głęboko. Natomiast e, potem, jak mówisz że tam katolickim, no to już tak troszeczkę robi się tak nieprzyjemnie. Natomiast w, w rzeczy, tam, gdzie ja mieszkam, w, tych, w tym rejonie. E, chyba dla nich bardziej ważne jest to, że jestem księdzem katolickim, bo księży tam brakuje, a to, że ja tam jestem, ja i mój, mój proboszcz, który jest Gruzinem, i jeszcze inni księża, którzy w tym rejonie pracują, jesteśmy dla nich jakby taką ostoją, tożsamością katoli, katolicyzmu. Ma ksiądz w planach powrót do Polski, czy jednak ksiądz zakorzenił się w Gruzji? No Pięć lat to dużo. Język, mentalność. Powolutku będą się kończyć też już moje, moje kontrakty, więc, więc no czas na rozmowy, czas na, na, na myśli. No zobaczymy wszystko, wszystko otwarte. A myśl, która towarzyszy księdzów w Wielkim Poście, jest jaka? E, żeby była jedność między nami między kościołami, między chrześcijanami między ludźmi wszystkimi, którzy mieszkają w Gruzji. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku w NET. Ksiądz Dariusz Komados, Kom, Komadowski był gościem poranka. Wszystkiego dobrego po gruzińsku. Wszystkiego dobrego. Kula sałke tesogi surweb. I niech tak będzie. Jest siódma dwadzieścia cztery.